pilnuj swojej czystości. Myślę, że żyjemy w świecie, w którym jest dużo znaków ostrzegawczych. Nawet jak jest przejście gdzieś takie na skróty przez trawnik, to pojawia się tabliczka nie depcz trawników, nie? Coś pomalują, uwaga, świeżo malowane, nie? Znaki, ostry zakręt w prawo, ostry zakręt w lewo, uwaga, zły pies, nie? Różnego rodzaju ostrzeżenia, takie moje ulubione, całkowity zakaz wstępu wobec osób łamiących ten zakaz zostaną wyciągnięte konsekwencje z całą ostrością prawa. Podpisano siostry miłosierdzia. Miały przy swojej posesji taki napis. Mamy prawo, mamy przepisy. Bardzo często jako kierowcy się z tym spotykamy na drogach. Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba wśród z tych różnych znaków, znaków ostrzegawczych jest chyba najwięcej. Wśród znaków drogowych. Pytanie, po co to wszystko? By nas chronić, nie? Odpowiedź banalnie prosta. Potrzebujemy ograniczeń prędkości. Potrzebujemy skrzyżowań z sygnalizacją świetną, prawda? Potrzebujemy znaku stop, prawda? Chodzi o bezpieczeństwo. I gdy ignorujemy te znaki, to jedno jest pewne, będziemy mieli problemy. Tego się nie da obejść. To jest kwestia czasu. I myślę, że taką sferą w obecnym świecie, w której bardzo dużo potrzebujemy ostrzeżeń, zakazów, nakazów, a w których mamy, w której sferze mamy ich coraz mniej, to jest sfera czystości. Słowa, które jeszcze, nie wiem, 15-20 lat temu nigdy by się nie znalazły na antenie publicznego radia czy publicznej telewizji, zaczynają być czymś normalnym. Słowa, które nigdy by nie padły z mównicy sejmowej, zaczynają coraz częściej padać. Nasze standardy bardzo mocno i szybko lecą w dół. Filmy, wobec których, jak one wchodziły na rynek do kin, jeszcze 25 lat temu wobec tych filmów protestowały tysiące ludzi. Dzisiaj często chrześcijanie w prywatnym zaciszu swojego domu oglądają te filmy. W prawie połowie współczesnych małżeństw jeden z małżonków nie dochowuje wierności. W prawie połowie małżeństw. I myślę, że to jest ważna rzecz i trzeba coś z tym zrobić, jeśli chodzi o naszą czystość. Nie jest to łatwe. Jest tego tak dużo, że to po prostu nas zalewa. Sami nie rozwiążemy tej sprawy. Potrzebujemy Boga. I będziemy chcieli przyjrzeć się trzem dziedzinom naszego życia, w których mamy zabiegać o czystość. Zajrzymy do Starego Testamentu i znowu gdzieś wrócimy do historii, o której już wczoraj trochę słyszeliśmy. Popatrzymy trochę na życie Józefa. To jest jedna z niewielu postaci w Biblii, która zachowała czystość do końca swojego życia. O niewielu bohaterach, szczególnie ze Starego Testamentu, można by tak powiedzieć, o nim to można. I będziemy patrzyli trochę na jego zachowanie w tej sferze związanej z seksem. Pierwsza sfera, pilnuj swoich myśli. Przypowieści 23:7 mówią tak. Człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Przypowieści 23:7. I myślę, że myśli dla naszych działań są czymś takim jak paliwo dla naszego samochodu. Tym są dla nas myśli. Myśl rodzi czyn, czyn rodzi zwyczaj, zwyczaj rodzi charakter, charakter rodzi przeznaczenie. Myśli wpływają na czyny, czyny na nasze zwyczaje, zwyczaje, które zachowujemy, kształtują nasz charakter, a nasz charakter wpływa na nasze przeznaczenie. Myślę, że myśli to są nici, z których przędziemy naszą przyszłość. Myśli to taka tkanina, z której przędziemy naszą czystość. Jezus Chrystus ustanowił standard, jeśli chodzi o czystość, i on jest dużo wyższy od tego, o czym mówił nam Stary Testament. Cytuję. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja?
A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na kobietę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. To jest standard Jezusa, to jest poprzeczka Jezusa. Taka definicja pożądania. Pożądanie to myśl, którą sobie cenię, której się trzymam i gdy ją wykonam, to to, co zrobię, będzie w 100% grzechem. Pożądanie to myśl, którą sobie cenię, której się trzymam, gdy wprowadzę tę myśl w czyn, to, co zrobię, będzie w 100% grzechem. Badania pokazują, że 95% facetów ma do czynienia z pożądaniem, pozostałe 5% walczy z prawdomównością w tej sprawie. Mężczyzna został tak stworzony, że jest stymulowany przez wzrok. Kobieta przez dotyk, przez słowa, przez rozmowę. Gotowość mężczyzny do seksu niektórzy przyrównują gotowość mikrofalówki do przygotowywania pokarmów. To nie jest piec, to jest mikrofalówka. Tak działa facet w tej sferze. Cytat z Hioba, 31 rozdział, 1 werset. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Dogadał się gościu. Sam ze sobą. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Myślę, że to dobry pomysł, żeby coś takiego zrobić, jeśli chodzi o moje, o twoje życie. Dobry cel. Ale jak to zrobić? Wiemy, że to fajnie by było, ale jak to zrobić w społeczeństwie, gdzie jesteśmy okrążeni, zatapiani przez seks, przez pokusy. Jesteśmy bombardowani tym przez cały czas. Gdybym dał wam taką próbówkę i poprosił ciebie, żebyś usunął z niej powietrze, mógłbyś próbować wylać to powietrze, mógłbyś próbówkę zupełnie tym otworem skierować ku dołowi, pozbędziesz się powietrza? A jakbyś powytrząsał, wytrząsiesz? Nie możesz uciec od rzeczywistości, takiej jak powietrze. Ono jest wszędzie. Jedyny sposób to napełnić próbówkę czymś innym. W inny sposób nie pozbędziesz się powietrza. Jedyny sposób, który uchroni mój, twój umysł przed zalewem nieczystych myśli, jest niedopuszczenie do siebie takich myśli, ale jak to zrobić? Jak nie dopuścić takich treści, takich obrazów, które zanieczyszczają świat moich myśli? Muszę wypełnić mój umysł tym, co czyste. Nie ma innego sposobu, nie ma innej rady. Próżnia nie istnieje w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Pytania. Jak spędzam swój wolny czas? Co wypełnia mój umysł w czasie, gdy mam coś, co nazywam wolnym czasem? Co robię, gdy jestem w necie? Co czytam? Co oglądam? Czy jestem nastawiony na ciągłe, flirtowanie, bieganie i właśnie po czym bieganie? Czytanie czego? Co oglądam? Co pozwalam, żeby wypełniało mój umysł? Co zajmuje moje myślenie? Ile z tego, co oglądam, o czym myślę, jest związane z seksem? Ile czasu spędzam z ludźmi, którzy na serio traktują Jezusa? Ile to mojego czasu zajmuje? Ile tak naprawdę poświęcam czasu, żeby gdzieś czytać tę księgę?
Na ile jest dla mnie ważne to, żeby gdy widzę drugiego człowieka, gdy jestem z nim, żebym podzielił się z nim Ewangelią? Na ile jest to w ogóle obecne? Gdy słuchasz muzyki, jakie treści ta muzyka promuje, którą słuchasz, której słuchasz, która ci się podoba? To w sposób nawet podświadomy wchodzi w nas. Apostoł daje dobrą radę, Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, godne pochwały. Wniosek: pilnuj swoich myśli. Nikt tego nie zrobi za ciebie i za mnie. Pan Bóg też tego za ciebie i za mnie nie zrobi. Czyli pierwsza rzecz: pilnuj sfery swoich myśli. Druga rzecz: pilnuj swoich słów. Znam Józefa, wiem, że był jednym z 12 synów Jakuba, był ulubieńcem ojca, wyróżniał go, faworyzował, dał mu szczególną szatę. Bracia mu zazdrościli, pewnego dnia postanowili go zabić. Jeden najstarszy brat chciał go ocalić. Drugi zdecydował się na to, że no, zamiast go zabić, to go sprzedamy. Ostatecznie znalazł się w domu gdzieś tam Egipcjanina, dworzanina, Putifara, jako zarządca. I cytuję Genesis 39:6. Putifar powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic już się nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. Uwaga, a Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. Myślę, że Józef był kimś nieprzeciętnym, jeżeli Biblia mówi o żadnym innym facecie. Nie słyszałem, żeby Biblia w ten sposób powiedziała, a o nim powiedziała. Był kimś nieprzeciętnym. Prawdopodobnie miał około 25-27 lat, 10 lat pracy jako niewolnik, dobrze wyrzeźbiło jego ciało. Było na czym zawiesić oko. Sprawiał wrażenie. I to jest ciekawe, że im mężczyzna jest silniejszy, posiada więcej sił witalnych, tym bardziej wyróżnia się i zwraca na siebie uwagę. Myślę, że był Józef dobrze zbudowany, przystojny i gdy należysz do tej kategorii ludzi, to musisz wiedzieć, że będziesz konfrontowany ze szczególnie silnymi pokusami w tej sferze. Inni zobaczą piękno. Tak się dzieje z tymi, którzy otrzymali dar pięknego ciała i szczególnie przystojnego wyglądu. Pamiętam, jak mój szwagier, było już ponad 30 lat temu, w ten czas jeszcze, jak się jechało na stałe do Kanady, to się jechało batorym albo, i on był na pokładzie takiego statku i ta podróż trwała dobrze ponad 10 dni. Ma prawie 2 metry, wygląda jak taki dobrze przystojny, wyprostowany gość, nie taki pochylony jak ja. Wygląd takiego południowca, Włocha. I 2 tygodnie prawie na tym statku. I zwraca taki gościu uwagę innych. I wyobraź sobie, że jakiś facet się ma chęć na ciebie i jesteś na takim statku przez 2 tygodnie. No, zaczął się podobać facetowi. Przy powieści 11:22 mówią tak: złoty kolczyk na ryju świni to samo, co piękna, lecz rozpustna kobieta. Myślę, że ma rację. Myślę, że dar pięknego ciała, pięknego wyglądu musi iść z powściągliwym zachowaniem. I nawet gdy powściągliwie się zachowujesz, ludzie odkryją prawdziwe piękno. I odkryła to żona Putifara. Józef przyciągnął uwagę tej kobiety. Ona wiedziała, jak się przechodzi do rzeczy. 39, 7, 8, 9. Zwróciła na niego uwagę i mówi takim tekstem: hej, zabawmy się. Tak mniej więcej w wielkim skrócie można powiedzieć, sparafrazować to, co powiedziała. Józef odmówił i cytuję, jak to zrobił. Oto Pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic w domu, a wszystko, co ma, mnie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz
ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? To wielkie słowa, ale myślę, że jeszcze ważniejsze jest to, czego on nie powiedział. Nie spojrzał na nią, nie powiedział: słodki cukiereczku, jesteś tak piękna, że mam ochotę ciebie schrupać. Ale wiesz, będę miał problemy. Co powie twój mąż? Wyleje mnie z roboty. Zrozum mnie. Mógłby to powiedzieć, to byłoby dość skuteczne. Ale wiesz, gdyby tak powiedział, tak zareagował, to nie zamknęłoby w sposób ostateczny tego, co próbowała zrobić ta kobieta wobec tego faceta. Zostawiłby uchylone drzwi. No bardzo otwarcie odnosi się do tej propozycji. Nie daje jej nadziei, że wkrótce coś się zmieni. Tego nie zrobił. Tak jak ona pragnęła. Mój pan nie odmówił mi niczego oprócz siebie, bo ty jesteś jego żoną. Krótka piłka. Żadnej przestrzeni na nadzieję ani na negocjacje. A po drugie, mówi o tym, że ma szacunek nie tylko do jej męża, dla swojego pana, ale mówi: jakbym mógł to zrobić swojemu Bogu. To wielki facet może powiedzieć takie słowa. On był takim facetem. Jakże mógłbym to zrobić? Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Myślę, że młodsi ludzie, młodzież, często gdy patrzy na pokolenie starsze, swoich ojców, starszych facetów, to nie ma zbyt dużo dobrych wzorów, które może oglądać, z których może czerpać. Nie ma za wiele dobrych przykładów, którzy zachowują zasadę czystości. Społeczeństwo, w którym jesteśmy, w ogóle nie przejmuje się tutaj ani nie ustanawia żadnych granic, które Bóg ustanowił dla czegoś, co nazywa seksem. I rezultatem jest wielka presja, większa presja, w jakiej żyją młodzi ludzie, którzy żyją teraz, niż presja, której my podlegaliśmy. Muszą wybierać pomiędzy popularnością, pomiędzy byciem cool, pomiędzy czystością. I to nie jest łatwe. Takie dane mam z magazynu Time, to było około 10-12 lat temu. I według ich badań 1/3 piętnastolatków, 33% tych młodych ludzi miało już kontakty seksualne. W 2011 roku w Polsce 15-17-latkowie, już 15,5% chłopaków i 15,6% dziewczyn już miało pierwsze kontakty seksualne. 2011. Myślę, że nie jest lepiej w tej chwili. Jeśli wracamy na ten rynek amerykański, 61% z tej grupy 15-latków miało już kilku partnerów. Cytat z jednego z nastolatków. Wierzę w Boga. Jeżeli On chce, by coś złego mi się przydarzyło, to i tak się stanie. A poza tym do tego czasu, gdy dorosnę, znajdą skuteczne lekarstwo na AIDS. Michał, tak myślą. Dziewczyna nazywa się Sandra. Ma 17 lat. Spała już z 33 chłopakami. I mówi tak. Uważam, że moje zachowanie wcale nie odbiega od zachowania moich rówieśniczek. Dużo dziewczyn robi to samo. Myślą, że jeśli nie śpią z jakimś chłopakiem, to nie będzie on chciał z nimi rozmawiać. Sposób na konwersację w myśleniu młodych ludzi. Na bycie akceptowanym. Młodzi ludzie są tak często bombardowani, a są bezrefleksyjni w tym, co do nich dociera, przez to, co nazywamy miłością. W świecie, który jest pozbawiony absolutów, gubią się w tym, co jest dobre dla nich, a co jest złe. Muszą wybierać pomiędzy dwoma wpływami. Jeden wpływ, jeżeli mówimy o wierzących dzieciakach,
To jest wpływ chrześcijaństwa Pisma, które mówi, prawdziwa miłość poczeka. A drugi wpływ, lansowany przez wszystko, przez środki masowego przekazu, przez urzędy różnego rodzaju, przez popkulturę, przez wszystko, zawsze używaj zabezpieczeń. To są dwa przekazy. Może myślisz, no czy w ogóle no, ma sens, żeby tak dużo mówić o tym, poświęcać temu no, czas, nie wiem, wykładu, kazania. A o czym rozmawiają młodzi ludzie, jak są ze sobą? O czym rozmawiają faceci, jak się wybierają na piwo? Co jest przekazem piosenek? Podejrzewam, że ponad 80 i to dużo procent dotyczy właśnie tego, co nazywane jest miłością. Co robią reklamy? Myślę, że przegrywamy często, że również jako rodzice nie rozmawiamy o tym ze swoimi dzieciakami. Dlaczego nie mamy mówić o miejscu i funkcjonowaniu w sferze seksu zgodnie z tym, co Bóg zaplanował, wymyślił? Grupa młodych ludzi prowadziła taką ewangelizację na plaży i w pewnym momencie jeden z tych no, chrześcijan, który należał do takiej organizacji chrześcijańskich gdzieś tam sportowców, zobaczył gościa, który miał takiego t-shirta z takim napisem depcz cnotę. Ci chrześcijanie mieli inne t-shirty, ale ten miał depcz cnotę, nie? I podszedł do niego i mówi mu, podoba mi się twoja koszulka. On zobaczył, że ten jakieś chrześcijańskie napisy, mówi, co, ty jesteś jakimś chrześcijaninem, tak? Ale ten chrześcijanin mówi, ty nie zrozumiałeś mnie źle, mi się podoba ten twój napis. Chciałbym po prostu coś ci zaproponować, nie? Jak już z tą koszulką tak pochodzisz przez rok, półtora, i to nie wywala jej, weź ją dobrze upierz, wyprasuj, naftaliny tam nakładaj, ładnie złóż, włóż na półeczkę. No i jak minie, nie wiem, 17-19 lat, jak już będziesz miał własną rodzinę, będziesz miał własne dzieci, będziesz miał nastoletnią córkę i przyjdzie chłopak do twojej dziewczyny i będzie poprosić ciebie o pozwolenie, żeby poszedł z nią na randkę, to powiedz, słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Biegniesz do tej swojej szafy, wyciągasz koszulkę, strzepujesz naftalinę, dajesz mu, mówisz, że to wyrażało moją filozofię, gdy byłem w twoim wieku. Mam nadzieję, że to będzie wyrażało twoją. Miejcie fajny czas ze sobą. I odszedł. I obserwował tego młodego człowieka z napisem depcz cnotę. Po 100 metrach ten młody człowiek zdjął koszulkę, rzucił ją do kosza. Wiesz dlaczego? Zaczął myśleć. Zaczął myśleć. Biblia mówi, że twoje ciało jest świątynią Boga. Moje i twoje ciało jest świątynią, w której zamieszkuje Bóg. Jego Święty Duch. To jest niesamowite. Żyje w moim ciele Jego Święty Duch. Zostałem stworzony na Jego obraz. Bóg stworzył seks, ale mam go używać w zgodzie z Jego zamysłem. I tylko w ten czas seks daje spełnienie, zadowolenie, daje szczęście, daje satysfakcję, daje intymność. Tylko wtedy, gdy jest używany według tego Bożego sposobu, w tym miejscu, które Bóg do tego przeznaczył. I co więcej, gdy tak używasz seksu, to również przynosi Bogu chwałę. Pilnuj swoich myśli, pilnuj swoich słów. Trzecia rzecz, pilnuj swoich czynów. Wracamy do Józefa, 10 werset. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, to dwie różne rzeczywistości, nie usłuchał jej. Tekst oryginalny powiada, że chodziło o to, żeby był z nią. Ona nie tylko chciałaby z nią spał, ale po prostu, żeby był blisko niej, żeby był z nią. Po pierwsze odmówił, po drugie unikał. Zrobił te dwie rzeczy. Pierwszy Tesaloniczan 4:3 mówi tak. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa i rozpusty.
I gdy Biblia używa tego słowa wszeteczeństwo, to definiuje to jako seks przed małżeństwem, seks poza małżeństwem, seks pomiędzy osobnikami tej samej płci. Taka ciekawostka. Biblia o relacjach homoseksualnych zawsze mówi jako o nienaturalnych, przeciwnych naturze. Wszeteczeństwo również używane jest to słowo do opisania pożądania. W tych różnych kontekstach używane jest to słowo wszeteczeństwo w Piśmie Świętym. Tak już powiedzieliśmy, że 95% ma problemy, znaczy mamy myśli związane z pożądaniem, a pozostała 5% mniejszość walczy z prawdomównością w tej sprawie. I taki młody człowiek przyszedł do pastora i mówi: pastorze, kiedy ja będę już, że tak powiem, miał, no nie będzie problemu dla mnie ta sfera pożądania mojego ciała. Pastor mówi: ja nie wiem, jeśli, jak chodzi o ciebie, jeśli chodzi o mnie, to ja 3 dni po swojej śmierci jeszcze nie będę sobie wierzył w tej sferze. 1 Tesaloniczan 5:20 mówi tak: od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To dlatego Biblia mówi, żeby ci, którzy nie są mężem i żoną, nie byli razem. Ta intymność, to bycie razem, to jest tylko kwestia czasu, gdy będą nie tylko się dobrze modlić, ale i dobrze spać ze sobą. To nie jest pytanie, czy to się wydarzy, ale kiedy to się wydarzy. Dwoje młodych ludzi na jednej przestrzeni, mieszkających, którzy tylko razem ze sobą mieszkają i nie myślą o seksie. Pamiętam, jak robiłem materiał z takim człowiekiem, który był ochroniarzem księdza. To jeden z większych mafiozów kontrolujący rynek amfetaminy tutaj w Warszawie, na Mokotowie. Był ścigany takim międzynarodowym listem gończym, uciekł do Holandii, pieniądze ciągle z procederu wpływały na jego konto. Był ze swoją dziewczyną już przez wiele lat, zaszła w ciążę, znalazła się w Holandii, zaczęli chodzić do wspólnoty, Pan Bóg zmienił jego życie i pewnego razu ona, stojąc gdzieś tam pod prysznicem, biorąc prysznic, nagle mówi do niego: słuchaj, mają już dziecko. Spali ze sobą, nie wiem, 15 lat. No, biorąc prysznic, mówi: słuchaj, ale my nie możemy spać ze sobą. Przez rok czasu zachowali czystość w tej sferze. Zanim nie pobrali się w więzieniu, w czasie uroczystości dostała kwiaty w postaci kwiatu daniczkowego. Ale ci ludzie wiedzieli coś o czystości. Pary, które spały ze sobą przed małżeństwem, mają o 50% większe szanse na rozwód niż pary, które tego nie robiły. Skąd o tym wiemy? No, między innymi Dobson to cytuje, te badania robiono w okresie przez 50 lat. Mówimy, że statystyki kłamią, nie? Nie, solidne badania przez 50 lat. Młodzi ludzie, którzy śpią ze sobą przed ślubem, na samym starcie mają już więcej, 50% szans na to, że ich małżeństwo się rozpadnie. Dlaczego? Bycie razem bez ślubu, gdy jesteście w takiej sytuacji, to macie przywileje, ale jesteście pozbawieni zobowiązań i odpowiedzialności, z których zwalnia jedynie śmierć. Jest taki bardzo znany na zachodzie magazyn, nazywa się Cosmopolitan Magazine. Ja tutaj mam taką trochę polską wersję. Tu mniej więcej takie są tytuły. Jak długo szczęśliwe pary powinny spotykać się ze sobą przed ślubem? Męskie zdanie: 10 oznak, że jesteście dla siebie stworzeni pod względem seksu. Już możecie się domyślać, co trzeba zrobić, żeby to odkryć. Co jeszcze powinnaś wiedzieć o swoich piersiach? Gdyby twój wibrator potrafił mówić, na pewno chciałby, żebyś to wiedziała. Mówię mniej więcej, jakie treści są w tym czasopiśmie. Jedna z głównych redaktorek tego czasopisma napisała taką rzecz. Z całą pewnością nie możemy jej podejrzewać o to, że jest chrześcijanką. I posłuchajcie, co ta wyzwolona kobieta napisała. Na przekór pigułce
i zalegalizowanej aborcji, wolności ekonomicznej, nasze ciała chcą nam coś powiedzieć. Nie chcą być traktowane jak zagubiony bagaż w podróży lotniczej dookoła świata. Być może dlatego po długiej i dobrej nocy z wieloma atrakcjami w sferze seksu idziesz na kawę do kuchni, a coś wewnątrz ciebie, w twoim ciele, czuje się tak, jakby chciało płakać. Czuje się, jakby mogło umrzeć. To nie chodzi o to, że twoje ciało czuje się źle, nie oznacza też to tego, że twoje serce czuje się źle. Coś mówi ci, że twoja dusza rezygnuje, nie czujesz, że jesteś taką kompletną osobą. To nie mówi chrześcijanka. Ale to mówi w miarę uczciwa kobieta, oceniając to, co się w niej dzieje, gdy żyje tak zwanym wyzwolonym życiem. Kościół nie jest muzeum świętych, jest szpitalem dla grzeszników, ale nie zapominajmy różnicy pomiędzy pokusą do grzechu, a poddaniem się pokusie i włączeniem do niemoralnego stylu życia, które niszczy świadectwo. Wracamy do naszego przystojnego faceta. 39 rozdział, 11-12. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać swoją pracę, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną, lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. No, była zdesperowana, nie? Kobieta. Spróbujmy przez chwilę wyobrazić sobie, co mogło się dziać w umyśle tego młodego faceta w takim momencie. Masa rzeczy, które mogły podpaść w kategorię takiego racjonalizowania swojego zachowania. Dom jest pusty. Przecież tekst mówi, że jest pusty, nie? Nikt nie będzie o tym wiedział. Jest piękna. Jak się z nią nie prześpisz, to nie ułatwi ci życia. Z drugiej strony mógł myśleć, a dlaczego nie powinienem tego uczynić? Jak zostałem potraktowany przez rodzinę? Mój ojciec myśli, że już nie żyje. Bracia sprzedali mnie. Zostałem porzucony przez najbliższych. Należy mi się odrobina ciepła i miłości. Zamiast poddać się pokusie, ten niezwykły facet uciekł. To nie brzmi dla nas zbyt duchowo, nie? Oto duchowy olbrzym ucieka. Ale pamiętaj, że są chwile w twoim, moim życiu, że będę musiał uciekać, żebym mógł chodzić z Bogiem. Pamiętam, jak pewnego razu podwoziłem taką dziennikarkę, chrześcijankę. Podjechałem pod wieżowiec, w którym mieszkała. Otworzyłem drzwi przy mnie, po prawej stronie kierowcy. Ona je zamknęła i siadła na tylnym siedzeniu. I w tym momencie uświadomiłem sobie, jakiego niesamowitego kalibru jest to kobieta. Nie dlatego, że coś niewłaściwego mogło się wydarzyć, ale tak bardzo, żyjąc w tym środowisku, w którym była, dbała o to, co będą myśleli ludzie, którzy mieszkają w tym 10-piętrowym wieżowcu. O niej, o jej mężu. Będą chwile, gdy będziesz musiał uciekać, abyś mógł chodzić z Bogiem. Utraciliśmy coś z postrzegania tego, czym jest grzech. Oswoiliśmy się z grzechem. Nie postrzegamy grzechu jako coś bardzo, bardzo poważnego. Zapomnieliśmy, jak bardzo rani serce Boga. Zdarzyło wam się kiedyś skaleczyć taką kartką papieru? Strasznie boli, nie? I bardzo długo się goi. A teraz wyobraź sobie człowieka, który ma 33 lata, jest położony na dwóch kawałkach drewna. Ktoś bierze gwóźdź, taki jeszcze zrobiony przez kowala, i wbija ten gwóźdź w jego ręce, a później krzyżuje dwie jego nogi, przez piszczele wbija drugi gwóźdź. On leży, a później zawieszony na tych trzech gwoździach jest podniesiony do pionu. Wiesz dlaczego?
z powodu grzechu. Bóg tak traktuje grzech. Tak go to boli. Tyle musiał zapłacić, żeby dać tobie i mi wolność. 1 Koryntian 6, 18-20. Uciekajcie. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. U nas nie ma tych zwierzaków za dużo, ale no już się trafiają. Szopracz. Kojarzycie takie zwierzę? Gdzieś tam w Kanadzie, gdzie mieszka mój szwagier i moi teściowie, większość ludzi nawet w tych dużych miastach żyje w takich jednorodzinnych domkach. I szopracz jest często no, zmorą tych ludzi, którzy mieszkają właśnie w takiej ładnej okolicy, gdzie jest sporo zieleni i mają te parterowe swoje domki, czy tam jednopiętrowe domki. Szopracz bardzo lubi gdzieś robić sobie takie wejście i taką metę na strychu gdzieś tam pod dachem. Niszczy no, ocieplenie, no, po prostu robi demolkę, ale tam robi sobie takie gniazdo, nie? Zakłada sobie domostwo swoje, później sprowadza. No. I to, czym się żywi, to jeszcze jedną rzecz robi. Nie tylko tam rozwala to, co jest na strychu, ale jak są śmieci wystawiane, a często są wystawiane w takich workach, u nas też już to zaczęło być taką regułą, to rozwala całe te worki w nocy, szukając żarcia. No i był gościu, który miał żonę, rodzinę, no i szopapraca, którego za bardzo nie chciał, a tu mu się wprowadził na strych. No i najpierw próbował go ganiać za pomocą latarki, ścigał go z pałką, no ale szop sobie radził z takimi metodami. Więc w końcu pogadał z innymi facetami. Jeden mówi, dobrze, ja mam taką specjalną klatkę do łapania szopów, to ja ci ją dam. I dał mu taką klatkę, no i ten wystawił tą klatkę, coś tam włożył do tej klatki i przez tydzień szop nie znalazł się w klatce. I przyszedł do tego po tygodniu i mówi, słuchaj, to nie działa. On mówi, ten szop nie chce wejść do tej klatki, nie? A ten go zapytał, a czy zmieniasz mu jedzenie? No nie, zawsze dałem to samo żarcie. No to zacznij mu pracować nad jego dietą, nie? No i pewnego dnia resztki po pizzy, nie? Szop zżar wszystko naokoło, bo klatki nie wszedł, nie? Kolejnego dnia resztki po obiedzie. Zżarte wszystko naokoło, nic nie ruszone w klatce. Resztki po śniadaniu to samo. Ale pewnego dnia włożył trochę szynki do klatki i na zewnątrz tej klatki szynkę. Wiecie, gdzie był szop? W klatce. I ktoś go pyta, czy to trudne jest takie zdanie, złapanie szopa. On mówi, nie, po prostu tylko musisz popracować trochę nad jego jadłospisem. I myślę, że to samo diabeł robi z nami. Może próbuje ciebie złapać na zewnętrzny wygląd. Może jak na ciebie to za bardzo nie działa, chociaż za bardzo nie wierzę, ale może się temu oprzeć i akurat temu nie ulegniesz, to pracuje dalej nad przynętą, nad jadłospisem. Może potrzebujesz, by ktoś na ciebie zwrócił więcej uwagi, obdarzył cię ciepłem, potrafił ciebie słuchać. Wiesz, zmienia przynęty diabeł, aż znajdzie coś, czemu nie potrafisz się oprzeć. Przypowieści 7, 21-22 mówi tak. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami, swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź. Jak jeleń, którego spętano powrozem. I chcę ci powiedzieć, gdy się ożenisz, wyjdziesz za mąż, pokusy się nie skończą. Diabeł ci tylko zmieni jadłospis.
Dlatego tak ważną rzeczą jest, by małżonkowie mieli dobrą komunikację, by modlili się ze sobą i by byli nawzajem odpowiedzialni również w tej sferze. Jako chrześcijanin mam pewne zobowiązania, odpowiedzialności. Jestem kimś. Jesteś kimś. Muszę strzec swojej czystości. Wiesz, i mam być tą samą osobą, niezależnie od tego, czy trzymam w swoich dłoniach Nowy Testament, czy trzymam pilota swojego telewizora. Mam być dokładnie tym samym gościem. Mam być tym samym facetem, niezależnie od tego, czy jestem 300-500 kilometrów od mojego domu i spędzam dwie noce w hotelu, bo gdzieś wyjechałem, prowadzę jakieś zajęcia czy wykłady, czy nagrywam. Mam być tym samym facetem, który się zachowuje tak samo, gdy jest z domu, gdy jestem z powrotem w domu i bawię się ze swoimi wnukami. Mam być tym samym gościem. Mam być tym samym facetem, co czyta pismo, i mam być takim samym facetem, jak jestem w Empiku i oglądam różne kolorowe czasopisma. Mam być tym samym facetem, gdy otwieram tą księgę i gdy otwieram internet. Mam być tym samym facetem. To jest Boży standard. Mam być tym samym facetem, gdy jestem w kościele, czy jestem z kumplami w jakimś klubie, no i nie mówię tu o klubie nocnym. Mam odpowiedzialność. Jestem kimś. Należę do Boga. Jestem niepowtarzalny. To, co się liczy, to moja czystość, wiarygodność, moja prawość. Ten facet od tego szopa postanowił go wypuścić, więc w tej klatce wywiózł go za miasto, do lasu. Otworzył drzwi od tej klatki. I co się stało? Szop nie chciał wyjść. Zaczął go szturchać kijem. Szop nie chciał wyjść. Odwrócił klatkę do góry nogami, próbował wytrząsnąć szopa. Szop nie chciał wyjść. Przez 15 minut szop był w odległości kilku centymetrów od swojej wolności i nie chciał na nią wyjść. Czy zdarzyło ci się, że decydowałeś się kolejny raz na niewłaściwe postępowanie, wiedząc od samego początku, że jest złe? Że znowu to robiłeś? Dlaczego? Dlatego, bo stało się to twoim zwyczajem. Przyzwyczajeniem. Są niektórzy ludzie, którzy nigdy nie potrafią się uwolnić od swoich nałogów, zniewoleń. Wiesz dlaczego? Bo się przyzwyczaili do takiego życia. Przyzwyczaili się do życia z wyrzutami sumienia. Przyzwyczaili się do swojego zniewolenia. Przyzwyczaili się do życia z winą, którą przeżywają każdego dnia, gdy wchodzą tam, gdzie nie powinni, gdy oglądają to, czego nie powinni oglądać. A co mówi Biblia? Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia. Może znajdujesz się kilka centymetrów od swojej wolności. Ja nie wiem, w jakiej sferze. Nie musisz żyć i nie musisz przegrywać. Tak jak to się dzieje dotychczas. Bóg ma rozwiązanie. Może się zmagać w sferze czystości, może to jest zupełnie coś innego. Może są wątpliwości w innej dziedzinie, nie wiem. Może to jest związane z winą, z przebaczeniem. Nie wiem. Jedno wiem. Możesz być uwolniony. Nie musisz być w swojej klatce. I nie będzie tak, że Pan Bóg cię będzie z tego wytrzepywał. To są twoje i moje decyzje. Pilnuj swojej czystości.